Oluś, Pipo Poluś i tatuś w Ponczaczuś. Może być? Okej, dzisiaj, tak jak obiecywaliśmy, uważam, bo strącimy, zagramy w jedną z trzech gier. Dzisiaj zagramy grę bitewną, gdzie jest w środku, a potem zagramy jeszcze grę bitewną, która ta się nazywa, ta jest z Enigmą i jeszcze zagramy wyścig ratunkowy. Ale dzisiaj, bo już bardzo chcę zagrać w ten wyścig, prawda? Będziemy się starać jak najszybciej nakręcić odcinek, ale dzisiaj zaczynamy to. Jeszcze nie otwieraliśmy, nie wiemy jak się gramy, jak się gra, chyba że ty wiesz. Nie. Ja też nie wiem, ale się zaraz dowiemy. A i Olusiu, dogadaliśmy się z Olusiem, jeden z naszych widzów. Pozdrawiamy was wszystkich. Już nie pamiętam kogo, bo wszyscy prosicie, żeby was pozdrawiać. Pozdrawiam was wszystkich. Kiedy zrobimy taki specjalny program, będziemy pozdrawiać i pozdrawiać i pozdrawiać i pozdrawiać i pozdrawiać. Ale jeden z naszych widzów zaproponował, że jak wygra Oluś, to on wybiera, co kupujemy w Aspekto. A jak wygram ja, to ja wybieram, co kupujemy w Aspekto. Jaką zabawkę, czy zinksy, czy nie zinksy, czy coś innego, bo tam jest spory wybór, tak? Ale zrobimy to dopiero po trzech grach. Mamy trzy gry, czyli będą trzy gry i będą... Ktoś będzie miał dwa zwycięstwa, a ktoś będzie miał jedno. I ta osoba... Skąd wiesz? No bo inaczej się nie da. Chyba, że ja będę miał na przykład trzy zwycięstwa, albo ty trzy zwycięstwa. Mhm. Bo remisu nie może być, bo są trzy gry, tak? I wtedy... Albo połączymy się. Jeden, że ty masz jeden, ja mam jeden. Zrobimy nagranką na komputerku. Uuu, plansza. Zobaczcie, zaraz wszystko tutaj jest instrukcja. Najpierw zaczniemy, bo tutaj jest w nim zawsze w zestawach i w tych grach jest super zings, super rzadkich. Zobaczcie, tu jest on. Zobacz. Dla porównania, że, o, to są, zaraz wszystko będziemy robić. Dla porównania, to jest oryginalny zink z saszetki. Widzicie, czym się różni? Widzieliście, jak trafiliście. Ma inaczej ułożone rączki. Widzieliście? I ten z gry ma otwartą buzię. Czy to to są rączki, to tak? Tak, to są rączki. To wygląda jak buty. To są rączki, tu ma schowane. A tu jest jeszcze trzeciego, mamy, pamiętacie, z pojazdu. Superowski, ten w ogóle jest zupełnie inny, bo jest taki bardziej błękitny, niebieski. A te są takie bardziej przezroczyste. Wszystkie mają w sobie energię, to kilka zumów. Okej, no zaczynamy. Tu mamy postacie. Wybieramy na pewno ja sobie postać. Którą sobie wybierasz postać, Olusiu? Oluś wybiera sobie złoty pucharek. To jest potrzebne właśnie. A jaką podstawkę? Ale tu nie trzeba rozgrywać, bo to jest torebka do otwierania, żeby potem też chować. Jaki kolorek? Mamy podstawki. Cztery. Jaki kolorek sobie, Olusiu, wybierasz? Fioletowy. No i bombowo. Oluś będzie tutaj. I stajesz na fioletowym, tak? Wszystko będziemy zaraz przeczytamy. Jak będzie nudno, to może przewiniemy, zobaczymy. Bo tu mamy... Tatuś, tylko mogę tutaj go położyć? Bo tak, bo tu jest, będzie go... tak, jest, bo ostateczna walka będzie z nim na końcu. Tutaj ja sobie wybieram scyzoryka. Została jeszcze kawka i nie wiem, czy to klej, czy to bita śmietana, nie pamiętam. Klej. Klej? Klej. Klej, klej, klej. Klej i kawa. Klej i kawa. A może to jest bita śmietana do kawy? Nie, klej. Klej, dobra. Jakby było nas więcej, pamiętajcie, może jak będzie dużo łapek w górę, to ktoś z nami zagra i ja biorę sobie nie... A wezmę sobie zielony, żeby był z drugiej strony. Teraz tak. Tu mamy. Musimy ustawić to tak, żebyście widzieli. A ja do tak nie dosięgam. Dobrze, to wiesz co, przestawimy za chwilkę kamerkę, żeby był bardziej rzut na grę, tak? Ale teraz musimy szybko przeczytać, o co tutaj chodzi. Uwaga. Bitewna. Będziecie słuchać z nami. Wszyscy gracze rozpoczynają grę w tym samym czasie i wybierają kartę bitewną, która ich zdaniem pokona Kit Kazuma. Karta jest położona mocą w dół przed nimi. Czyli przed nami mocą w dół. Czyli to są te... Czekaj, czekaj.
chyba tu tak. To ma być tak. A, to jest tak, odwrotnie. Tu mamy moce. To tutaj są karty. Na przykład ta. A z tyłu mam moc. Zaraz wszystkiego się dowiemy dalej. Dobra, to tu są te karty. Najmłodszy gracz odwraca jedną z kart bitewnych Kit Kazuma. A, to jeszcze musimy podzielić. Tu mamy te kartki. O, Kit no to Kazuma. Ja będę musiał odwracać. Ale co? Kit Kazuma. O to chodzi. No zaraz wszystko się dowiemy. No odwracać na drugą stronę, jaka moc. Tu będą twoje. To są twoje. Czyli ty masz pucharek. A to kogo? A to są Kit Kazuma. To zostaw. Na razie zostawiamy. Będziemy po kolei jechali. A to są moje tutaj. O, jeszcze twój jeden. Tak jest. A ja mam trzy. No i wszyscy. Trzy? Mhm. No wszystkich są trzy. Chociaż nie, kawki są cztery. Jak to możliwe? No dobra, na razie zostawiamy. Zobaczymy. A nie podglądaj mi tu. Okej, okay, dobra. Najmłodszy gracz odwraca jedną z kart bitewnych Kit Kazuma. W rogu karty znajdują się oznaczenia innych kart, które mogą ją pokonać. Okej, okay, to teraz poczekajcie chwilę. My przestawimy, żebyście mogli widzieć, jak gramy. Dobra? To moment, chwila, zaraz wraca. No i już tu rozstawiliśmy, żebyście lepiej widzieli. I zaczynamy granie. Teraz tak, musimy potasować. Oluś jest Kit Kazumem i wybiera pierwszą kartę. Jaką moc będzie stosował przeciwko przeciwnikom? Kit Kazum. Kit Kazum stosuje chmurę. Zobaczcie. I żeby ją pokonać, trzeba wybrać... Znaczy, ktoś musi mieć pioruna. Teraz ty, Olusiu, wybieraj. Zobaczymy, którą. Ja ciach. Piorun, ja mam gwiazdkę, ty idziesz dalej. Czyli Olusz już zaczyna wygrywać. Ja niestety nie ruszam się do przodu. Teraz chowamy kartę i tasujemy swoje. Oluś teraz znowuż tasuje. Musisz przetasować. Kit Kazuma, Kit Kazuma, Kit Kazuma. Żeby nie było. Jakie? Tylko nie wiem, czy kartę, którą my mamy, ale chyba tak. To jest, cały czas mamy tą samą. Czyli ty masz pioruna, a ja mam, ja miałem gwiazdkę. A nie podglądam. Tasujemy i teraz wybieramy, wybieraj dalej. Żebym teraz ja, tu, nie, już nie ze swoich, tylko tu z tych. Bo ty masz pioruna, ja mam... O, i nie, no znowuż, kurka, rurka, Oleg idzie do przodu. Teraz ja tasuję. Zagramy raz tak, a raz tak, że my też będziemy wybierać. Bo to nie jest dokładnie napisane. Uwaga, teraz dawaj. No, dawaj Kazuma. I nie, ludzie, patrzcie, widzicie? To jest jakieś oszustwo. Jakieś to jest oszustwo. Nie no, Oluś, zostało ci raz, dwa, trzy i pokonałeś. Dobra, teraz stasujesz ty. Dawaj, Olusiu. Zobaczcie, nie poruszyłem się ani razu. Jestem tu na tym zielonym, tym scyzorykiem. A tutaj nasz pucharek wygrywa. Ale ty nie podglądaj, ty nie ustaw... Ej! Co? O, coś ja. Dobra, uwaga, losujesz. Ciach. Uff, teraz ja idę, bo wylosowany został piorun, a piorun może pokonać gwiazdka. Czyli ja idę o jeden. Znowu tasowanie. Co prawda, tu jest napisane, że najmłodszy tasuje, ale niech będzie, że najmłodszy wybiera. Olusiek, wybierasz? Super, Osko. I zobaczcie, znowuż teraz ja gonię go. Taram, tam, 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 tam. Teraz ty. A teraz troszkę zmienimy, żeby było ciekawiej. Swoje też potasujemy. Masz swoje, potasuj. I teraz wybierzemy przypadkową... O, właśnie, połóż. Uwaga, najpierw Kit Kazuma. Dobra. Zobacz. Ciach. Dobrze. Nie, to było źle, to było źle. To było. To było. Wylosował chmurkę. Co tą chmurkę wylosuje? I teraz uwaga, kto wylosuje piorun? No, podnoś. Piorun. No nie, znowuż. Kurka, rurka. Jeszcze dwa. Jeszcze dwa, znowuż potasuj swoje. Dobrze. No nie, jeszcze dwa mu zostały i wygra to. A, nie zapominajcie o łapkach w górę. O czym jeszcze? Subskrypcji. I dzwoneczku. Pozdrawiamy Aspekto, superowska gierka, do której link będzie pod filmikiem.
Naprawdę bardzo fajnie. Okej. Okay. Tasuj. Mam nadzieję, że cię dogonię. Uwaga. Dobra, najpierw kitka zuma. Tylko nie oszukuj. Hop! No, gwiazdka. Żeby gwiazdkę pokonać, potrzebna jest chmurka. Uwaga. Trzy, dwa. Nikt żaden z nas się nie rusza. Dobra, zostawiamy je. I tasujemy tylko tu, żeby było szybciej? Nie, nie. Nie, dobra, to tasujemy znowuż. Tasujemy. Ja potasuję swoje. Okej. Okay. Tu kitka zuma też kasuje. I jak Oluś wygra, ja zaśpiewam, a jak ja wygram, to Oluś coś zaśpiewa dzisiaj. Okej? Okay? Tak. Dobra, uwaga. Dawaj. Emocje rosną. Skuś baba Radziada. No nie, ty tą chmurkę cały czas musisz losować, ale nie oszukujemy. Chmurka, nie ruszasz się i też się nie ruszam. Aj, gadem, dawaj. Oluś, tasujemy. Dawaj, dawaj. Ja potasuję kitka zuma. Tu można grać na różne sposoby. Myślę, że oryginalnie to się raz tylko wybiera i potem się tylko te karty wyciąga. Uwaga! No nie, znowuż tą chmurkę. Dobra. Dobra, uwaga. Oj. No i... Nie! Ale ja też się poruszam. Dobrze. Ale ty masz jeszcze tylko jeden, a ja mam jeszcze dwa. Tasuj swoje. Ja mam trzy. A ja mam trzy jeszcze. Ja cię. Chyba go nie dogonię. Chyba będę musiał zaśpiewać. Dobrze, że mnie teraz nie widać. Dawaj, 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 dawaj. Kitka zoom. Dawaj, dawaj. A widzą, co on se tam kładzie. Oj, nie oszukujemy, dawaj. O, już. Dobra, już. Losuj. No nie, uwaga. O nie! Brawo dla Olesia! Oluś wygrał! Czadersko. Oluś chodzi i wygrywa. Brawo! Brawo, Olek! Olek, 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 wygrał to. Uwaga, to co, ja muszę zaśpiewać, co by tu zaśpiewać, to poczekaj. To teraz może zrobimy tak. Tak będzie lepiej. Oj, coś krzywo. Już. Jest, no, nadal krzywo jest troszkę. Dobra. No to co, zaśpiewam. W laskotek na płotek i mruga, ładna to piosenka, niedługa, niedługa, nie krótka, lecę raz, zaśpiewam Olsiowi jeszcze raz, w laskotek na płotek. Okej, okay. Super, Osko, Drotosko, zostawcie łapki, w następnym odcinku gramy w następną grę. Kitka Zoom, gra bitewna Superoska. Następną będziemy grali wyścig ratunkowy. Tak, wyścig ratunkowy zagramy. Dziękujemy za oglądanie, trzymajcie się cieplutko, do zobaczenka wkrótce, dajcie masę łapek w górę, im będzie więcej, w tym może zagramy z kimś jeszcze, prawda Olusiu? I jest jeden punkt dla Olusia, jeszcze dwa, no, jeszcze jeden punkt zdobędzie tak naprawdę i już jest załatwione, że wybiera z grę, no. Chciał zagrać na przykład poza nagraniem, to się nie liczy. To się nie liczy, nie, poza nagraniem, to nie, tylko na nagraniu decydujemy, co chcemy. Okej, okay. Trzymajcie się cieplutko, buziaczki, papatki. Coś, kogoś pozdrawiasz? Tak. Kogo? Pozdrawiam. Smajsloa. Smajsloa. A ja dzisiaj pozdrowię tajemniczą rękę, czyli brata Olusia, Pipopolusia, Ponczusia. Trzymajcie się, buziaczki, pamiętajcie, łapek, górę pełną, papa i dzwoneczkę. I czego? I życzę wam zdróweczka. Trzymajcie się, hej!